Mamy kolejny telefon, halo, halo. Cześć, czołem. Cześć, skąd jesteś, jak masz na imię? Z okolic Torunia, Agata mam na imię. O, cześć, O, moje imienitko. a do kogo masz pytanie, Agatko? Do AJ-a. O. Będzie się rozkrytywany człowiek. Jak byłeś za granicą, to były takie sytuacje, które zagrażały twojemu życiu lub zdrowiu? Tak bezpośrednio? Że na przykład jak wtedy pracowałeś u tych bogatych ludzi, to były sytuacje, kiedy ktoś ci na przykład, nie wiem, groził albo coś. Że jak wyjawisz jakieś sytuacje, które się tam działy, to że cię zabiją albo coś? Nie, a myślę, że aż tak źle nie. Na przykład bardziej ci powiem, że tak jak sobie trafiłem, no to też trafiłem do takiego hermetycznego środowiska, gdzie właśnie ten człowiek, bo nie wiem, czy ty słyszałaś, jakby to jest odnośnie tej rozmowy, początku tej rozmowy tutaj, czy... Początek słyszałam, początek. No to powiedzmy ta osoba, ta starsza, która tam później do więzienia trafiła, miała bardzo takie niekonwencjonalne metody traktowania pracowników, no i to bardzo szybko Co to znaczy zaobserwowałem. niekonwencjonalne? Na Konwencjonalne. przykład jakie? No właśnie. Duży stres emocjonalny, psychiczny, bardzo, na przykład bardzo duża próba przekonania człowieka, że do niczego się nie nadaje bez nich, nie? Aha. Typu, ty nic nie umiesz, my ciebie Takie nauczymy. uzależnienie psychiczne. My ciebie nauczymy, ty nic nie potrafisz. Bez nas ty jesteś nikim, nic nie zrobisz. Ty jeszcze jesteś młody, ty po prostu musisz się uczyć, ty nic nie umiesz i tak cały czas. I powiedzmy, myślę, że osoba słaba psychicznie będąc tam, może uwierzyć, że nic nie potrafi, że niczego w życiu nie zrobi i ona potrzebuje mieć kogoś, kto będzie ją kierował. No i na przykład to było takie największe zagrożenie, bo wszystkie osoby to były takie, no już brzydko powiem, ale ameby, które właśnie podporządkowały się temu i to był taka naprawdę taki mini bańka, taki wewnętrzny świat, gdzie koleś sobie stworzył swoje własne małe miasteczko, miał wielką firmę i w tej firmie same osoby, które w moim takim wrażeniu nie dyskutowały z niczym, nawet w najmniejszym stopniu, tylko o Boże, żebym tylko tutaj nie podpadł albo nie stracił roboty, No okej, nie? czyli presja psychiczna. Presja Czyli taki psychiczna. syndrom sztokholmski trochę. Powiedzmy, że to bardzo pięknie naukowo teraz określone, no ale psychicznie. Nic fizycznego, cielesnego, żadnej broni, bez przesady. Milionerzy też są Chcę jedną bardzo rzecz wyjaśnić, uprzejmi, bo mi to bardzo teraz chodzi mili po i trafiłem głowie. na To bardzo zaraz fajnych powiesz. gości, którzy po prostu byli w porządku, traktowali mnie fair. No jakby to mówię, to jest rozstrzał, no możesz, jest i tak, i tak. Trafiłem na gościa, który miał swoją firmę i marihuanę sprzedawał, bo tam oczywiście legalnie. Też bardzo w porządku, koleś, jakby, no ale to już tam inna bajka. Dobrze. No, Jesteś przepraszam. usatysfakcjonowana tą odpowiedzią? Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo.